No tak, jest it girl. Nie, w ogóle nie boję się tego powiedzieć. I Julia też działa na inne dziewczyny, chcą wyglądać jak ona. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i witam Was na kanale Świat Gwiazd, a ze mną Łukasz Jemioł. Cześć Łukasz. Cześć Monika. Jesteśmy na zawodach jeździeckich w Gaokowie. Pierwsze pytanie, czy Ty w ogóle lubisz konie? Bardzo. Wiesz, ja tu jestem nieprzypadkowo, bo ja chyba 10 lat już przyjeżdżam do Gaokowa, a to na Gaokowo Masters, a to Hubertus, a to w międzyczasie też Karolina Kraśko uczyła mnie jeździć konno tutaj, więc to taki romans prawdziwy. Wychodziła Ci ta jazda konna? Wychodziła. Trochę nie miałem czasu potem, jak wracałem do swoich aktywności w Warszawie, ale to piękny sport i super pasja i w ogóle zazdroszczę wszystkim, którzy mają taką możliwość jeżdżenia więcej i w ogóle już w teren. Ja byłem tutaj na parkurze i tak stawiałem pierwsze kroki, ale nie było źle, naprawdę. Z tego, co słyszałam, dzisiaj pełnisz tutaj szczególną rolę. Razem z Joanną Przetakiewicz pełnicie rolę jurorów i wybierzecie najpiękniejszy kapelusz czy też fascynator. Co będziesz brał pod uwagę? Wiesz co, fajnie, bo to jest chyba kolejny raz zasiadam w takiej bardzo przyjemnej kapitule. Ja zawsze biorę pod uwagę całość, czyli pomysł, całą stylizację. Oczywiście kapelusz czy fascynator, no to jest bardzo ważne, ale cały strój jest bardzo istotny. I taka całościowa stylówka pod to. I uważam, że to bardzo fajne. Fajny w ogóle konkurs. Trochę tak mamy swoją polską tradycję wybierania tutaj najfajniej wystylizowanych w takim countryside klimacie dziewczyn, pięknych kobiet. I dla mnie w ogóle Gaokowo Masters to zawsze rozpoczęcie lata. I jeszcze piękne Mazury i słońce. Naprawdę to jest bardzo przyjemnie. Kto był, to wie. Kto jeszcze nie, to mam nadzieję, że go zachęcimy. Przejdę do kolejnego tematu. Jesteś jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych w Polsce projektantów. Jak myślisz, dlaczego tobie się udało, a jest tak wielu ludzi, którzy próbują swoich sił, ale niekoniecznie mają tę siłę przebicia i niekoniecznie im się faktycznie też udaje? Wydaje mi się, że to chyba podstawą jest pomysł na to, co się robi, czyli jakiś talent. Bardzo ciężka praca, bo w tej branży utrzymać się nie jest łatwo. Ja za rok mam 20-lecie. Z taką nieskromnością powiem, że rozwinąłem naszą markę. Mamy sieć butików, mamy sprzedaż online, mamy piękne, wspaniałe ambasadorki, pokazujemy się w Polsce i za granicą. Myślę, że to jest moja pasja. Też studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych projektowanie odzieży, czyli od młodych lat była to moja pasja i chciałem to robić. I zawsze moda mnie kręciła, ale też rozwijanie marki, jaką jest marka Jemioł i po prostu to chyba było najfajniejsze. W tym i cały czas mnie to kręci. Ja zaczynałem w innych trochę czasach. Wydaje mi się, że dzisiaj może być odrobinę łatwiej, bo... Łatwiej, nie trudniej. Tak, bo są social media, że jeśli zainteresujesz sobą i zrobi się jakiś viral, to możecie pokochać świat od razu. Ale jest dużo w tym szczęścia, determinacji, pracy, talentu. No i to jest ten wachlarz, który powoduje, że marki się rozwijają, są bardziej aktywni, projektanci mniej. Na pewno jest to bardzo ciężki zawód, no ale chyba jak się coś kocha robić, to nieważne są jakieś przeszkody, dużo jakichś historii, sytuacji, które mogą cię zniechęcić, no bo nie zawsze musi być kolorowo, ale na koniec dnia... Ja uważam, że jestem ogromnym szczęściarzem, że robię to, co kocham w życiu. A gdybyśmy wrócili do tych twoich początków, czy to była droga usłana różami, czy może wiatr w oczy? Jak ty to odbierasz z perspektywy czasu? Wiesz co, ja wystartowałem na studiach i miałem trochę szczęścia, bo wygrałem jakieś konkursy i ten polski wtedy świat modowy mnie dostrzegł, ale... Wierz mi, że jak zamykam oczy, to jest 50% sukcesu, 50% wiatr w oczy, ale to w każdej profesji myślę, że tak jest. I myślę, że ważną rzeczą w tym zawodzie jest, żeby podnosić się, nie wiem, po nieudanym może sezonie, albo no po prostu trzeba prowadzić biznes, sprzedawać modę, mieć klientów, rozwijać to sukcesywnie. I myślę, że ja jestem pracoholikiem. No, kto mnie zna, to wie, że ja po prostu ciągle jestem w pracy i to też jest chyba przepis na sukces, że nie można się poddawać za szybko.
Ale to brzmi trochę jak taki złoty przepis na sukces i serial, prawda? Że nie poddawajcie się, takie slogany. Myślę, że jeśli bardzo kochasz to, co robisz i mimo dużych wiatrów w oczy, to myślę, że sukces może być murowany. Trzeba znaleźć dobrych ludzi wokół siebie. Ten świat jest, no wiesz, bywa ciężki, dokładnie. Mógłbym mówić i mówić. A polskie gwiazdy są proste, łatwe, przyjemne we współpracy? Polskie gwiazdy i światowe gwiazdy są super wymagające i super fajne, bo ja mam takie szczęście ogromne do wspaniałych ambasadorek, które ze mną pracują od lat. I to jest trochę tak, że już mamy connection, rozumiemy się, wiemy, w czym się dobrze wygląda, rozumiemy swój styl. Też nikogo nie namawiam do tego, tylko po prostu to jest jakaś taka naturalna, wypadkowa. Też zaufanie, też takie poczucie, że będzie dobrze, jeśli ja zaufam danej firmie, danemu projektantowi. I myślę, że tak fajnie się to podzieliło w Polsce, że każdy projektant ma swoje muzy, nikt sobie tych muz nie zabiera, wszyscy pracujemy z określonymi kobietami, które nas inspirują. Ja lubię osobowości, lubię dziewczyny, które są nietuzinkowe, które na tym rynku udowadniają swoją postawą, sobą, że są naprawdę takimi osobami, które warto, że są w mediach. Wydaje mi się, że dzisiejszy świat też daje taką pokusę i możliwość w tych mediach występowania wielu ludziom, różnym. Ja bardziej stawiam chyba na takie prawdziwe, fajne osobowości, gwiazdy z talentem. Ale pewnie każdy ma inny pomysł i jeśli ktoś ma pomysł i go rozwija, to wtedy na pewno jest to sukces. Ostatnio widziałam, że coraz częściej w twoich ubraniach pokazuje się Julia Wieniawa. No z Julką pracujemy długo, lubimy się bardzo, wiesz, Julia mi ufa w jakichś takich stylówkach na co dzień, ale też na wyjście. Kiedyś robiliśmy taki plebiscyt, projektant i jego muza, Julię zaprosiłem. Ja też lubię tak co roku odświeżać, wymyślać nową konwencję. Ja bardzo cenię Julię za to, że ma pomysł na siebie, jest bardzo pracowita, jest piękną, utalentowaną dziewczyną i praca z nią, kto z nią pracował, to wie, to jest ogromna przyjemność. I ja lubię profesjonalizm, jak działa z dwóch stron i Julka jest 150% profesjonalna i naprawdę podziwiam ją, że w tym wieku daje tak sobie radę i idzie jak burza. Ja w jej wieku zaczynałem dopiero, bo u mnie było trochę inaczej, studia pomału. Julia weszła takim ogromnym przebojem lata temu. I powiem ci, że jest taką dziewczyną dla młodego pokolenia, taki dream, uważam, że... It girl. No tak, jest it girl. Nie, w ogóle nie boję się tego powiedzieć. I Julia też działa na inne dziewczyny, chcą wyglądać jak ona, chcą nosić... Zgadzam się. No właśnie, super, Julka jest fajna. Ja też... Nasza moda nie jest zarezerwowana tylko dla jakiegoś przedziału wieku, tylko dla fajnych, świadomych siebie kobiet, które lubią... tego typu modę, tego typu nonszalancję i też jakość. I my się razem odnajdujemy w tej historii, dlatego bardzo lubimy razem pracować. Mam nadzieję, że Julia może powiedzieć to samo z tej drugiej strony. Łukasz, na koniec szybkie strzały. Czy jesteś gotowy? Zawsze. Czarna... Zawsze, nie zawsze. Zaczynamy. Czarna suknia ślubna, tak czy nie? Nie. Dlaczego? Bo myślę, że to jest taki wyjątkowy dzień, że... Chyba jest zarezerwowany dla jasnych kolorów, ale jeśli ktoś miałby pomysł i cała konwencja byłaby w takim klimacie, no to jest dzień państwa młodych i mogą wymyślić sobie absolutnie co chcą, sky is no limits, natomiast moim zdaniem jasna. Koktajl ze Stanowskim czy z Janoszek? Chyba z moimi przyjaciółmi. Jasne. Najprzystojniejszy Polak to? Oj, dużo jest takich przystojnych przystojniaków. A to trudne bardzo są pytania. Wiesz co, ja powiem tak. Jest bardzo dużo przystojnych chłopaków i pięknych dziewczyn. Niekoniecznie muszą być w mediach. I tak wybrnę z tego pytania. Jasne.
Za którym razem zdałeś prawo jazdy? Słuchaj, nie podszedłem do egzaminu, to wciąż nade mną wisi. Na to trzymamy kciuki, bo faktycznie to ułatwia życie. Tak. Idol z dzieciństwa? Jakiś tam Jason Donovan. Lata 80. jak nagrał przebój z Kylie Minogue. Fajne to było. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ja pamiętam. A twój idol? U mnie Britney Spears. A, czyli lata 90. 2000. Czyli moje czasy liceum. Najlepiej ubrana polska gwiazda. Top 3 mogę? Agnieszka Woźniak-Starak. Wspaniale wygląda. Asia Przetakiewicz. Uważam, że ma swój absolutnie wspaniały styl i bardzo charyzmatyczny. I trzy, ale to jest równe, na równi, ex-aequo i Ania Rubik. Każda w swoim stylu, ale każda wyraża siebie i dla mnie to jest tak, że nie musi pędzić za trendami, ale osobowość przekłada na to, co ubiera i jak no, to nosi i wydaje mi się, że taki to jest golden circle. Moim zdaniem oczywiście, subiektywnie. Lecimy dalej. Idąc na wesele, ile powinniśmy włożyć do koperty? Tyle, ile ci pozwala twój portfel. Koktajl owocowy czy kwiatowy? Owocowy. I ostatnie, największy sukces w twoim życiu? To, że mi się cały czas chce gonić tego króliczka, jakim jest moja praca i fajne życie. Łukasz, dziękuję ci bardzo za rozmowę, no i życzę ci wspaniałej zabawy dzisiaj. Ja też ci życzę super czasu i chłoń tą atmosferę, bo jest unikatowa. I bardzo cię proszę, zapraszam cię do konkursu kapeluszy i za chwilę mam nadzieję, może zdążysz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, trzymaj się. Dzięki.